słowach powiedzieć, skąd w ogóle kilka słów o Pani Magdzie. I tak, swoją przygodę z pisaniem bądź malowaniem ikon rozpoczęła 5 lat temu i zaczęła od pisania ikon tradycyjnych. Kilka tutaj też możemy podziwiać. Z czasem jednak zdecydowała się na pójście w zupełnie inną stronę i odeszła od tradycyjnego sposobu pisania, malowania. I za pomocą takich nowoczesnych technik, czyli akwareli, pasteli, zarówno suchych, jak i olejnych, a także czasami nawet kredek szkolnych, tworzy obecnie bardzo współczesne ikony, które częściowo tutaj także prezentuję. Oraz w tym momencie chciałabym przekazać głos Pani Magdalenie, która opowie sama o swoich dziełach. Witam Państwa. Witam Państwa serdecznie. Pani wszystko już powiedziała, więc ja już nie muszę nic mówić. No nie, no zdecydowanie jeszcze jest do powiedzenia. To znaczy tak, to ja zapraszam do oglądania, tak? Bo dla mnie jest bardzo cenne i dziękuję, że Państwo jednak przyszliście. No i chciałabym posłuchać opinii, recenzji. Dziękuję. To z wzajemnością oczywiście. Proszę obejrzeć. Ja bardzo lubię rozmawiać z odbiorcą, opowiadać, jak jakieś pytania, tak, odnośnie i techniki malowania, ale też i inspiracji i różnych innych sfer tutaj. Ja może troszeczkę o tych inspiracjach. O tych inspiracjach? To moja przygoda z tym zaczęła się gdzieś 4 lata temu z malowaniem. A dlaczego ikony, tak? I dużo osób mnie pyta, dlaczego ikony. Ikony dlatego, że ja jestem osobą wierzącą i dla mnie to ikona to jest coś więcej niż... Oczywiście ma wartość duchową też, ale i artystyczną, tak? I nie mogę powiedzieć, że tylko duchową i jakkolwiek jest wykonana, to jest dobra. Oczywiście tak, tak? Bo tak jak powiedziałam na początku, ma wartość duchową, więc jak ma wartość duchową, to już musi być dobra, tak? Natomiast ważne jest to, jak jest wykonana ta kolorystyka. I dla mnie to jak gdyby musi mieć spójność, tak? Dlaczego tak na dole? Zbyszku, przepraszam. Wiem, że ma inspirację. Ja inspirację czerpię z codzienności, tak zresztą jak było chyba w tym katalogu, tak o mnie. No nie wiem, no na przykład ta ikona, tak? Tutaj ten aniołek w foremce, jak ktoś określi, to jest taka ramka, lustrzanka tak zwana, gdzie się odbija, tak? Ale to było zainspirowane właśnie, byłam z rodziną w Bazylice w Płocku. No i to jak w Płocku, tak? I inspiracje właśnie. Przyjechałam od razu na świeżo, w nocy malowałam to, tak? No to różne. Tu jak Państwo widzicie, są też ikony, też takie te tradycyjne, tak? Oczywiście wzory, które kiedyś wcześniej dla mnie mistrzem jest Rublow, zresztą jest dużo bardzo jego dzieł, tak? Chrystus Zbawiciel, bardzo mi się podoba ta ikona i też dużo wykonałam na zamówienie w różnych i kolorystyce i oczywiście formatach. Ale tak naprawdę to najbardziej lubię właśnie te współczesne, tak? Bo to są tylko wyłącznie moje i one są inspirowane tą codziennością, tak? Czy jadę gdzieś po prostu tramwajem, czy gdzieś się przemieszczam, czy mam jakąś wycieczkę, czy no nie wiem, no jadę samochodem, tak? I do męża mówię, słuchaj, no może bym coś takiego zrobił, albo nawet nie mówię, nie dzielę się, tylko przyjeżdżam i to robię, tak? I to tak naprawdę daje mi taki kontakt pomiędzy rzeczywistością, a tym, co jest jeszcze dalej, tak, ponad, bo tak naprawdę każdy człowiek ma w sobie duchowość, tak, czy jest to osoba wierząca, znaczy katolik, czy protestant, czy jakiś w ogóle inny, czy buddysta, tak, inne wyznanie już w ogóle, to i tak ma duchowość, tak, każdy ma tą cząstkę duchowości w sobie, więc myślę, że dotyczy to wszystkich, akurat ta tematyka, którą robię, tak, się zajmuję. Jeszcze może tak na koniec my dodamy ze strony galerii, że przygotowując tę wystawę i wieszając wszystkie prace, byliśmy po prostu zachwycone, jak one wszystkie ze sobą grają, jak można się tak z naszej strony pobawić jakby ikonografią i przygotować to w zaplanowany sposób, tak jak
też kiedyś we wnętrzach sakralnych wieszano to wszystko i jak cudownie można właśnie połączyć tę pracę w starym stylu z pani nowymi rzeczami. Więc cała przyjemność po naszej stronie. To ja dziękuję. Jak jakieś pytania, to w trakcie będę, nie chcę zamęczać mówienia. Jeszcze chciałam podziękować, że zdecydowała się pani. Bardzo dziękuję. Bardzo naszej galerii. Dziękuję. Już. Ale po roku praktycznie oczywiście, że byłem tam, byłem. Ale zmiany chodników są do zawodu, jak mówimy. Natomiast jakby wszystko organizowałem za pani Francesję, że gdzieś tam. Się to zrobiło. Tak, serdecznie.
okiem na zmianę siedzisz. Naklejanki po prostu papierowe. Ale również też. I artyści tam rzeczywiście, no taka pokazówka, gdyż właśnie nam amatorzy, którzy tam podnieśli, to jest, no widać, że ta ikona tam powstaje. Ale dlaczego to się nazywa, że ikona się pisze, a nie my to odbieramy, no oczywiście to jest malowane, że taka szczegółowość. To jest jedno i drugie to samo. Tak naprawdę w przetłumaczeniu oczywiście, bo w rozumieniu takim to inaczej, bo tak. Pisacie to jest malarz ikon, więc dlatego pisze, a nie maluje. Raz, a dwa, oczywiście ma głębsze znaczenie, dlatego że pisać ikony, no właśnie malować, tak, a pisać to po prostu to tak jak pismo święte, tak? Jest pisane, jest przemyślane i potem jak się napisze coś w tekst, to się to odczytuje, a nie łatwo się podziwia, tak? Więc to co ja powiedziałam, dla mnie ikona to też ja to zaczynam. No właśnie, tak? Bo pani to wspomniała. Nie tylko to, że po prostu ładna w turystyce, ale też musi wspomnieć o ładnym kolorze, czyli to jest moje emocje, no z którego kogoś przekazuje, tak? Dlatego też potem się to odczytuje, no ja każdą ikonę odczytuję, ale to trzeba po prostu, myślę, że natchnienia i tak, żeby na spokojnie czytać i żeby przemówiła. I często mam tak, jeszcze przepraszam, skończę, że często mam tak, że odbiorcy przychodzą do mnie, tak patrzą i mówią, że czytaj, że tak wygląda, po prostu mi się podoba, też tam widzę, co też do mnie przychodzą. Taka, no.